Piotr Głowacki, infoinwestor.pl. Ceny nieruchomości zwariowały, czy to inwestorzy zwariowali? Chciałem Wam w tym nagraniu powiedzieć o trzech konkretnych przykładach z podaniem cen transakcji, w których ja brałem udział. Brali udział w tych transakcjach kolejni inwestorzy, mnie nieznani, którzy dalej próbują sprzedawać nieruchomości. Ceny nieruchomości w Krakowie, jak i pewnie w całej Polsce, rosną i dlatego też chciałem w najbliższym czasie przygotować analizę raportu NBP na temat właśnie trendów na rynku nieruchomości. NBP wydaje taki raport kwartalnie. Czekamy na to, aby ujawnił się raport za trzeci kwartał. No niestety jest takie opóźnienie, a więc na przełomie stycznia i lutego pojawi się taki raport i będziemy analizować ceny. Natomiast to, o czym będę mówił, pochodzi stricte z mojego doświadczenia, z przypadków, które mnie dotykają. I nie mówię tutaj o cenach nieruchomości 18 tysięcy za metr kwadratowy nad Wisłą w Krakowie, lokali użytkowych pod najem. Natomiast o cenach nieruchomości kawalerki, na przykład na peryferiach Krakowa po remoncie sprzedawanej za 11,5 tysiąca z metra, czy też innej kawalerki jeszcze dalej na peryferiach Krakowa sprzedawanej za 8,5 tysiąca do remontu, podczas gdy ja te kawalerki kupowałem za jakieś 6 tysięcy za metr. Czyli gdzie mogę widzieć problem? No akurat w tym, że pojawia się na rynku bardzo dużo osób niedoświadczonych. Tak? Jeżeli ja jako inwestor rynku nieruchomości, który w zeszłym roku zrobił około 27 flipów, kupuję nieruchomość i zaczynam je remontować, no to chcę zarobić na tym 30, 40, 50 tysięcy. Tymczasem przykład kawalerki, którą ja kupiłem za około 200 tysięcy złotych plus prowizje, plus PCC, sprzedawałem za jakieś 234 tysiące złotych. Ktoś, kto ode mnie ją kupił, 34-metrowa, wyremontował ją, no, dość długi okres czasu, bo to przeszło 4-5 miesięcy, sprzedaje ją za 369 tysięcy, 34 metry, 11,5 tysiąca za metr. Przebitka, oceniam remont, koszty remontu 1500 za metr na około 50 tysięcy złotych, a więc mamy jakieś 240 tysięcy koszty zakupu plus 50-290, czyli ktoś próbuje zarobić 70-80 tysięcy na zwykłej 34-metrowej kawalerce. Czego są to symptomy? No, być może tego, że gdy na scenach pojawiają się osoby, które mówią, że zarabiały 60-70-90 tysięcy, to też tyle trzeba zarabiać na każdym dealu. No, tu już jest pewna oznaka chciwości, a chciwość jest charakterystyczna dla takich momentów na rynku, gdzie no, włączają się osoby bez być może dużego doświadczenia, a słyszące, że inne osoby zarabiają takie kwoty, próbują coś takiego robić. No to kończy się tym, że zamrażają się na inwestycjach, po pierwsze remontują długo, po drugie sprzedają długo, no bo na takie nieruchomości nie ma chętnych. Pamiętam, gdy ja to wystawiałem za 249, nie było dużo chętnych, więc cena zeszła do 234, a tutaj mamy cenę sprzedaży 369. Ogromna różnica. Inny przypadek nieruchomości kupowanej za 193 tysiące złotych, również około 34 metrów i sprzedana przez inwestorkę, która współpracuje ze mną, za 236 tysięcy złotych. Ktoś, kto od niej kupił, też dalej to próbuje sprzedawać już za cenę 278 tysięcy złotych, 34 metry dosłownie na końcu Krakowa. No, kawalerki oczywiście są droższe, ale być może nie aż tak, więc jeżeli jesteście inwestorami, dobrze jest rozeznać się w rynku nieruchomości. Są raporty dostępne na temat cen mieszkań w Krakowie. Każde szkolenie, nie konferencja, która, że tak powiem, podbudza emocje, ale szkolenie faktycznie z rynku nieruchomości mówi o tym, że ten rynek trzeba rozpoznać, a dopiero później podejmować decyzje inwestycyjne czy transakcyjne. 8,5 tysiąca złotych za metr na końcu Krakowa, za metr kawalerki do remontu, czyli tutaj za 278 tysięcy. Przyznacie, że to już jest dużo. Czy ja nie kupuję mieszkań od innych inwestorów? Kupuję, ale tutaj nie ma tego elementu chciwości. Przykład mieszkania, które kupiłem za 380 tysięcy, 56 metrów. Wiem, że ktoś, kto mi je sprzedawał, zarobił grubo, bo około 60 tysięcy złotych. Dowiedziałem się o tym w dniu aktu notarialnego. Ale transakcję zawarłem, bo wiedziałem, że zarobię na nim około 40-50 tysięcy złotych, tak, remontując to mieszkanie i sprzedając 56 metrów za cenę 8,5 tysiąca złotych za metr. 8,5 tysiąca złotych za metr pięknego mieszkania z wymienionymi instalacjami wszystkimi,
urządzonego przez homestagerkę, zaprojektowanego przez projektantkę, tak? Funkcjonalnego, tak? Z dobrej lokalizacji. Więc są takie transakcje, że można kupować od inwestorów i jeszcze na tym zarobić na remoncie, ale trzeba wystrzegać się przed tym elementem chciwości. Tu jest pewne niebezpieczeństwo, bo górka na rynku nieruchomości i na każdym innym rynku pojawia się, gdy na rynek wchodzą ci ostatni gracze, ci najmniej doświadczeni. Moim zdaniem takie sytuacje, gdy ceny są oderwane od rzeczywistości, bo na osiedlu, gdzie deweloper sprzedaje nowe mieszkania za 9 tysięcy za metr, cena mieszkania w wielkiej płycie, no, niezbyt pięknym bloku, tak, z niezbyt super klatką, droższego o 2,5 tysiąca z metra od ceny mieszkań deweloperskich, no to już jest pewna przesada. I takich mieszkań widać na internecie coraz więcej. Niestety będzie to powodowało, że te mieszkania będą. A wiadomo, że rynek nieruchomości kończy, hossa na rynku nieruchomości kończy się w momencie, gdy coraz więcej osób ma problem ze sprzedażą, bo albo ceny są za duże i kupujący nie stać, albo kupujący stracili siłę nabywczą ze względu na przykład na niedostępność kredytu. Ale tutaj tego problemu nie mamy, że stopy procentowe są na tym samym poziomie. Problem pojawia się ze strony podażowej, że ludzie coraz drożej zaczynają sprzedawać mieszkania, a moim zdaniem zarobki, wzrost zarobków powoli nie będzie nadążał za wzrostami cen nieruchomości. Ale o tym dowiemy się w kolejnym nagraniu, gdzie będzie analizowany raport NBP, średnich cen nieruchomości we wszystkich miastach praktycznie w Polsce. Tymczasem trzymajcie się, cześć i do zobaczenia.